Hej, hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Przepiękny dzień się zapowiada, chociaż w pogodzie rzekomo deszcz. Wczoraj padało cały dzień, może nie jakoś ulewnie, ale co chwilę padał deszcz, więc dobrze, bo susza jest ogromna, deszcz jest potrzebny, chociaż deszczu nie cierpię, ale no jest siła wyższa, więc dobrze, że padało. Dzisiaj ma być też deszczowo, ale gdzieś tam słoneczko wychodzi, także zapowiada się fajnie. Może dziś wyjdziemy, bo wczoraj cały dzień niestety w domu. Dobrze, że mamy ten balkon, to można otworzyć i wiecie, wyjść, bo temperatura wczoraj była, powiem wam, dość wysoka, bo było fajnie ciepło, tyle że właśnie ten padał ten deszcz. Także kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Ja jestem w stroju sportowym, dlatego że ćwiczę. Ogólnie wczoraj miałam dzień treningowy, ale że wczoraj nie zrobiłam serii na brzuch, bo po prostu nie zdążyłam, czasowo się nie wyrobiłam, to dzisiaj sobie po prostu zrobiłam kilka ćwiczeń na klatkę piersiową, teraz robię serię na brzuch, właśnie jeszcze zrobię ostatnią i troszkę może jakiś tam delikatny poślad i rozciąganie. Taki dzisiaj krótszy trening, bo tak standardowo teraz robię około 1,5 godziny, więc dzisiaj tak myślę, do godziny się zmieszczę. Sama jestem z Ignasiem i z Aleksem. Aleks ma lekcje online. Ignaś wciągnął się, powiem wam, w bakusiowo. Tak jak on nie trawił telewizora, to teraz bardzo, bardzo sam przynosi pilota i chce coś tam oglądać. Ja wiem, że telewizor nie jest zbyt zdrowy dla dziecka, ale staramy się, wiecie, jakoś to tak ogarnąć, żeby to nie było, że wiecie, kilka godzin ogląda. Absolutnie. Tak w miarę rozsądku i racjonalnie do tego podchodzimy. Tak więc ja wracam do treningu. Wczoraj miałam mega, mega aktywny dzień. Ogólnie ostatnio mam bardzo aktywne dni. Posprzątałam piwnicę, mamy dwie piwnice takie mniejsze, bo powiem wam, że to co tam się zadziało, ja mam bardzo dużą wiarę w ludzi, w moje dzieci też. I jak robiliśmy u Aleksa remont, to wszystkie rzeczy pakowałam w worki, czy tam w różne kartony i on to znosił. Oczywiście zgłosił się na ochotnika, zgłosił właśnie chęć wynoszenia tego, no i tak mi to powynosił, że słuchajcie, jak ja weszłam ostatnio do piwnicy, w życiu, jak żyję 31 lat, nie widziałam takiego bałaganu, że ja nazywam to delikatnie, to było po prostu jakby, i on jeszcze poszedł chyba po tym wynoszeniu całym 2 czy 3 dni później szukać jakichś butów, więc sobie wyobraźcie, to wszystko chyba fruwało po tej piwnicy, tak latało. Więc ja wczoraj poszłam 2,5 godziny, posprzątałam, wysprzątałam, a ile wyrzuciłam rzeczy, a ile ciuchów, chyba ze 4 czy 5 worków takich dużych, chyba z 30 par butów moich takich starszych. Ja miałam pełno szpilek różnego kalibru i wszystko oczywiście do Czerwonego Krzyża powrzucaliśmy, po Ignasiu, po Aleksie jakieś tam rzeczy, jakieś kurtki stare i w ogóle, także no, sprząta aż mi ręce po prostu bolą. Jeszcze dzisiaj sobie, wczoraj klatka, dzisiaj klatka, ciężary i w ogóle, i tak ciężko mi nawet trzymać jej kamerę przez tą chwilę. Także ja miałam mega produktywny dzień wczoraj i bardzo się cieszę, mam teraz czyściutko, pięknie, że tam wypadałoby odkurzyć, bo ja mam dywany, ale właśnie nie wiem, jak ja bym musiała tam odkurzacz zaprowadzić, musiałabym jakoś chyba przedłużaczami ciągnąć z domu, bo mieszkam na parterze, więc byłoby to wykonalne, więc może jeszcze na dniach sobie tam odkurzę. Mnie cieszą takie rzeczy, właśnie taki porządek, ale wczoraj jak tam weszłam, powiem wam, płakać mi się chciało, bo mnie przeraża bałagan. Ja muszę mieć poukładane, ja muszę wiedzieć co, gdzie. Ja sobie posegregowałam, wiecie, ozdoby świąteczne mam w jednym miejscu, ciuchy za małe mam w jednym miejscu, ciuchy, które na zaś są, też są w innym miejscu. Jakieś stare zabawki też są poukładane. Wiecie, wszystko ma swój jakiś taki porządek i ład i ja wtedy mogę żyć w takim czymś, bo wiecie, jak się schodzi do piwnicy, czegoś szukasz, a nie wiesz, gdzie to jest, to jest niezbyt fajne. Ja ogólnie lubię mieć poukładane i w domu, i nawet w piwnicy, więc co jakiś czas schodzę i sprzątam. Co, Aleks? A nie wiem, nie wiem. W każdym razie powiem wam, że no właśnie mnie cieszy taki porządek i ład, dlatego też poświęciłam wczoraj. Ja dobrze padał też deszcz, Mateusz został z dzieciakami, a ja poszłam i posprzątałam i się mega cieszę. Byłam brudna cała, koszulka, spodnie, ręce czarne. I właśnie sobie myślałam, że idę teraz sprzątam, bo mam paznokcie do zmiany, bo z nowymi byłoby mi szkoda. A już mówię, mam stare, to tam mogę orać. Ale powiem wam, to jest kolor z No Nail. Pytacie się mnie, Never Give Up. Tutaj mam jakiś brokacik nałożony i top coat na niektórych matujący, ale już normalny lakier, nie ten top do maszyny, do lampy. I powiem wam, że ten kolor jest po prostu, ogólnie ja lubię najbardziej semilaki i neonail, jeśli chodzi o kolory, naprawdę się utrzymują. Wiadomo, że troszeczkę na czubkach się zmywają, ale ogólnie trzymają się spoko. I no, powiem wam, że naprawdę po takich przejściach tutaj balkon, no i piwnica, i one się trzymają super, także
Spoko, never give up, jakby co, bo się pytacie, przepiękny kolor. Dobra, ja wracam do ćwiczeń, kochani, bo się zagadam tutaj za bardzo i mi się odechce. Ćwiczeń kończę, jeszcze serię, jeszcze jakieś coś, jakieś dwa ćwiczenia na brzuch, jeszcze pośladki ze trzy ćwiczenia, bo wczoraj pośladki mocno ćwiczyłam, tak tylko dzisiaj, żeby się rozruszać i tyle. Dobra, kochani, ja już jestem po, ja robię teraz ogólnie ćwiczenia siłowe najpierw, klatka, brzuch, pośladki. Albo wiecie, w zależności jaka tam kolejność, ale najpierw ćwiczę właśnie ciężarami i później robię pośladki jeszcze z gumą, no też obciążenia, ale wiadomo, najpierw ciężary. No i później robię jakieś cardio, jakieś tam kilka ćwiczeń, po ileś tam powtórzeń. Na sam koniec oczywiście wiadomo, najpierw rozgrzewka, później też rozciąganie. Także ja dzisiaj jestem, bo upociłam się. I powiem wam, że ja kupiłam te leginsy z Bokower oraz te leginsy z Lidla. Obie pary mi się zsuwają, w obu parach ćwiczyłam i no niestety nie. Ja wolę ćwiczyć właśnie w stroju krótkim. No i te leginsy będą tak mi służyły bardziej chyba koło domu, żeby gdzieś tam, wiecie, na luźno, na sportowo wyskoczyć. Bo no powiem wam, że te z Lidla chyba jeszcze bardziej mi się zsuwają niż te z Bokower, także jakoś tak nie trafiam. Nie wiem dlaczego, w ogóle powiem wam, że ja kupując te leginsy, myślałam sobie, a może kupię, bo rzeczywiście może będę ćwiczyła w nich, ale tak naprawdę myślałam sobie, że będę miała takie, wiecie, właśnie leginsy, żeby ubrać sobie jakąś bluzkę sportową czy bluzę, adidasy do tego i nawet tutaj przed dom biegać za Ignasiem. Także to dla mnie taki ala strój sportowy, bardziej pod tym kątem, a nie pomyślałam, że chyba lepiej czułabym się w dresach. Zupełnie, zupełnie lepiej. Nie wiem, po prostu nie wiem dlaczego, jakoś tak zobaczyłam te leginsy z boku, one były tak mega, mega polecane, pięknie wyglądały na sylwetce, więc jakoś tak sobie pomyślałam, że a może też kupię, no i jakoś tak widzicie. Kupiłam, ale tak szczerze powiedziawszy, to tak jak teraz po przemyśleniu stwierdzam, że mogłam sobie kupić albo jakieś fajne spodenki do ćwiczeń i na przykład dresy do tego, niż takie jedne leginsy, bo tak naprawdę powiem wam, że no mówię, no koło domu gdzieś tam mogę założyć, tak, ale nie wyskoczę w tym na miasto, tak, one są bardzo mocno przeglądające, obcisłe i tak dalej, więc no nie. Także ja właśnie taki top, biustonosz ala sportowy i do tego, który kupiłam 6-7 lat temu i słuchajcie, teraz dopiero mi się przydał tak naprawdę, a kupiłam go do noszenia, tak o, po prostu, a nie do ćwiczenia, no ale teraz się przydaje i spodenki jakieś z Pepko i powiem wam, dla mnie to jest strój idealny do ćwiczenia, ja się czuję tak najlepiej, najbardziej swobodnie, mimo że spodenki są dosyć krótkie, no ale wiadomo, ćwiczę w domu, to nie ma problemu. Dobra, kochani, jestem po, tak jak wam powiedziałam, upłacona, muszę iść wziąć prysznic i wstawić obiad. A dziś na obiad robię łazanki. I mam też wczoraj zupę, więc Ignaś będzie miał zupkę, a my łazankowo. Także lecę szybko się ogarnąć i wstawiam obiad. No, także wstawiam łazanki. Ja daję do łazanek i mięso, i kiełbasę, kapustę kiszoną, wiadomo, no i makaron. Jeszcze pieczarki bym dodała, ale niestety w sklepie nie było, więc będzie bez pieczarek. Także ja sobie wodę wstawiłam, makaron ugotuję. Zaraz podpiekę osobno mięsko i osobno kiełbaskę. Kapustę troszeczkę podgotuję. No, także dzisiaj tak obiadowo. Jeszcze mam tyle roboty, muszę poodkurzać, bo nie odkurzałam dzisiaj z samego rana, tylko od razu zabrałam się za trening. No, także... papierek, tak. Myj ząbki ładnie. Myju, myju, myju. Wiecie co, byłam ostatnio w Biedronce po pampersy dla Ignasia i rzucił mi się w oczy ten krem. Jakiś taki arganowy chyba bodajże, tak. Olejek arganowy. No, mama zaraz będzie też była, tak. Połóż ładnie. No i on tutaj ma dość, tak jak ja rzucam okiem, dość spoko ten skład. Nie ma tutaj jakichś takich dziwnych rzeczy typu parafina. Słucham. Zaraz, Ignasiu, dobrze? Wiecie, parafina i tak dalej, żeby tutaj zapychały. I tutaj jest w ogóle napisane, że też odżywczy, odmładzający krem do ciała i twarzy, bio, vegan i tak dalej, skóra sucha, pozbawiona elastyczności. A ja wam mówiłam, że ten krem właśnie mam, Liren Natura Eco krem wygładzający, regenerujący i on jest z kwiatem wiśni. Nie wiem, ale no dla mnie nie, po prostu twarz, skórę mam jak papier. Nie na wilża, jakiś tak jest, no nie, no po prostu niby na noc jeszcze, to na noc dla mnie krem powinien być mega, mega treściwy i wiecie, tak naprawdę dość mocno nawilżać, regenerować, a on nie, no powiem wam, że kurczę, nie wiem, a skład naprawdę zapowiadał się super,
jak tak sobie skład czytałam tutaj ekocert i tak dalej, i tak dalej, więc no szkoda, ale no nie, stosowałam go, zobaczcie, dosyć sporo go zużyłam, dosyć długi czas i no nie, my się tutaj nie lubimy, bardziej chyba go zużyję do biustu, do szyi, a ten sobie kupiłam i powiem Wam dużo, dużo lepiej nawilża, no w sumie kilka dni stosuję, więc pewnie coś tam więcej Wam powiem gdzieś za jakiś czas, ale no na pewno lepiej czuje się moja skóra niż z tym kremem z Iren. Cio, już idzie do Ciebie mama. No, także taki kremik teraz sobie stosuję. Ja dzisiaj taki no make-up day, tylko rzęsy i cienie moje. Powiem Wam, że dzisiaj mam też taki mega zajmujący dzień. Kurczę, nie wiem, tak jakoś ostatnio niby człowiek siedzi praktycznie w domu, nigdzie się nie jeździ do nikogo, czy w ogóle jakieś tam tylko drobne sprawy się załatwia na mieście, ale tak naprawdę siedzimy praktycznie w domu, jak w domu, tylko o domu czy na działce. A tak czas leci i powiem Wam, że to słyszę od większości osób i nie wiem, co jest grane. To jakoś tak, nie wiem, coś odgórnie nam pozwala przeżyć i przetrwać to tak w miarę fajnie, jakoś tak, że ten czas leci i wiecie, nam się nie dłuży, ale bardzo szybko nam te dni lecą. No i ten dzisiaj też mi tak strasznie czas leciał, że masakra, jeszcze jak jakiś taki obiad robię zajmujący, to też wiecie, dodatkowo czas. No już teraz majówka, od jutra ja w ogóle straciłam rachubę co do daty kompletnie, że to już jest maj i to jest majówka i w ogóle i takie wiecie, zawsze coś na tą majówkę się planowało, zawsze gdzieś tam się, czy na jakieś ryby, czy gdzieś tam się jechało, a tutaj mój tato w ogóle jest na rybach i jak taka będzie w miarę pogoda, to chcieliśmy tam sobie podjechać do niego chociaż na jakąś kawkę, chwilę posiedzieć, bo jest tutaj bardzo blisko. No ale nie wiadomo, jak będzie z pogodą, wczoraj cały dzień padało, tak jak Wam mówiłam dzisiaj, troszkę popadało, ale pod wieczór wyszliśmy właśnie na dwór po 17 chyba, przed samą 18, no przepiękna pogoda, no po prostu bajeczna, praktycznie zero wiatru, fajnie, miło tak przewieczyć się przed spaniem, no spacer taki długi, zaliczyliśmy, Ignaś strasznie jeździ na tej hulajnodze, my mamy ten model Scoot and Ride, bo też się pytacie bardzo często i mega nam się to sprawdza, naprawdę mega, 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 jak Wam mówiłam na Instagramie, że ogólnie jest to bardzo drogie i w sumie jakby był jakiś tańszy odpowiednik, to bym chyba kupiła tańszy odpowiednik, ale podobno nie ma nic takiego. Samo to, samo w sobie naprawdę bardzo fajne, praktyczne, bo to jest teraz jeździk, a później hulajnoga się z tego robi, więc spoko, takie dwa w jednym, więc to mi się mega podoba, ale no jest to dość duży wydatek, plus do tego jeszcze kask musimy właśnie jakiś z tej firmy, to już w ogóle kosmos, ale mam upatrzony na Decathlonie. Ale akurat ten rozmiar XS najmniejszy był wyprzedany, więc czekam aż będzie, bo teraz większość zamawiamy przez internet i powiem Wam, że te moje ostatnie zakupy w ogóle przez internet, ja nie wiem czy Wam mówiłam, że zamawiałam Ignasiowi buty z Nike do rozmiar 23, a ma 24. Nie wiem, po prostu nie wpadłam na pomysł, matka roku, sorki za psa, matka roku, po prostu nie wpadłam na pomysł, że jemu mogła urosnąć tak noga szybko. No w ogóle nawet sobie nie wyobrażałam. Ja mu kupowałam, nie wiem, 2 miesiące, maksymalnie 3 miesiące temu buciki. Jemu po prostu urosła tak noga, że po prostu skoczył o rozmiar. Nie wiem, teraz sobie może niektórzy myślą, że wow, Amerykę odkryłaś, ale no po prostu powiem Wam, szok. No i te buty z Nike odesłaliśmy, zamówiliśmy na Zalando z Adidasa. Inny model, bo nie było z Nike te, które zamawialiśmy rozmiaru większego. I słuchajcie, zamówiłam w tamten poniedziałek, dzisiaj jest czwartek i dopiero dzisiaj te buty przyszły. Cały tamten tydzień i ten praktycznie cały z Zalando. W ogóle jestem w szoku, bo z Zalando też zamawiałam Aleksowi bluzę, coś tam chyba jeszcze, to przyszło w ciągu 2-3 dni, a tutaj szło 1,5 tygodnia. Dziwne. Czyli ja nie wiem nawet, czy nie zamawiałam wcześniej, w weekend chyba, w piątek, no to teraz by było 2 tygodnie. Także powiem Wam, że szok. Normalnie już byłam święcie przekonana, że nie wiem, czy ja nie zapłaciłam za to, ale sprawdzałam kilka razy. No i powiem Wam, że właśnie miałam dzwonić, ale w poniedziałek dostałam informację, że wysyłają, tak, i że w ciągu 2 czy tam 3 dni będzie u mnie. No i dzisiaj doszły. Dobrze, rozmiarowo, więc spoko. No, ale normalnie masakra, powiem Wam. Tak to jest z tymi zamówieniami przez internet, ale tylko tak naprawdę to nam zostaje. Dobra, teraz. W sumie nie będę przedłużać, będzie taki po prostu krótki vlog. No, bo my się myjemy, ogarniamy i idziemy. Mamy się relaksować, dzieci spać. No to życzę Wam, jeśli oglądacie wieczorem, miłego wieczoru, jeśli dzień, to miłego dnia. I do następnego, buziaki.